Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. O, moi drodzy, dzisiaj będziemy kontynuować zadanie, które dostaliśmy w poprzednim odcinku. Zadanie od Melchiora. Pójdziemy się przespać do północy, ponieważ grasuje podobno tutaj jakiś potwór. A gdzie jest Melchior? Mówił, że o północy jest potwór, a nie ma go w łóżku. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem. Okej, Melchior dopiero schodzi z pola. A my nic nie widzimy, więc odpalę sobie jakąś pochodnię. Raczej długo nie będziemy w tych ciemnościach siedzieć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mogłam się w sumie przespać do godziny 3:00. Chyba by to nam lepiej wyszło. Ale zobaczymy. Lokator powinien mi podświecić. Syty szczur. Stara moneta i co? I to wszystko? Okej, tylko szczur nastraszył Melchiora. No to fajnie. Widzę, chłop nie potrafi, nie wiem, czego robić. Gdzie tutaj się wchodziło na górę? Chwila. Zdołałem pokonać twojego stwora. Naprawdę. Tak. Chodź, pokażę ci go. Aha, okej, czyli z nim mamy wyjść na dwór. No dobra. Wydaje mi się, czy muzyka bardzo głośno gra, czy ja już powoli nie wiem. Oto twój stwór. Gdzie? Tu na polu tylko mały szczur leży. Chcesz powiedzieć, że co to był ten stwór? Tak? To on był tym stworem. Co się śmiejesz? Takie bajki możesz swojej babci opowiadać, bo ja nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Nie musisz wierzyć, jeśli chcesz. Ale co z moją nagrodą? Nagrodę chcesz? Za zabicie szczura. Zwariowałeś, czy co? To znaczy, że nic nie chcesz mi dać. Nie. Czy wyglądam na idiotę? Wolę nic nie mówić. Że ja. Co powiedziałeś? Już nic. Dobra, a będziesz coś ode mnie jeszcze, Melchior, chciał? Będziesz coś chciał, to zobaczysz. Prześpijmy się do rana, bo jest ciemno. Nawet bardzo. A już nie chcę się tam wracać do domu, żeby szukać łóżka. No i co, musimy się rozejrzeć dalej po tym lesie. Troszeczkę terenów do zwiedzenia jest. Więc odpoczywamy do następnego rana. Coś chcesz jeszcze ode mnie? Czy nic? Wszystko będzie w porządku. W porządku. Tak sądzisz? Nic nie jest w porządku. Dlaczego? Co jeszcze jest nie tak? Moje 4 owce zniknęły. Jak to się stało? Kilka dni temu, koło mojej zagrody, pojawiło się stado wilków. W tym czasie owce uciekły. Widziałeś, gdzie uciekły? Nie, ponieważ byłem zajęty odpędzaniem wilków. Ale zbyt daleko nie mogły uciec i jest możliwe, że wciąż jeszcze żyją. Mogę poszukać owiec. Ale wynagrodzisz mnie lepiej, niż poprzednim razem. Jeśli znajdziesz moje owce, dam ci przyzwoite wynagrodzenie. Obiecuję. Ile wynosi twoje przyzwoite wynagrodzenie? Powiedzmy. 100 sztuk złota. Dobrze. Pasuje. Dobra, no to będziemy się za nimi oczywiście rozglądać. Co my tu mamy za stworzenia? Co tutaj się pojawiło? Wilki się pojawiły, czyli gdzieś tutaj owieczki powinny być chyba, nie? Biorąc pod uwagę, że tych wilków nie było tutaj wcześniej, z tego co pamiętam. Gdzie my jesteśmy na mapie w ogóle? Okej, tu jest taki ciekawy półwysep, który chyba da się dostać na niego tylko od tej strony wody, tak w ogóle. Ale na razie może nie będziemy tego sprawdzać. No skoro są tutaj wilki, to znaczy, że owce są nieopodal. Idąc bardzo prostym, wiecie, rozumowaniem. Dobra, nie będę już zbierała może też wszystkiego, bo mija się to po prostu z celem.
Czy to są te owce? Chyba nie, bo tutaj są tego pastuszka, nie? Melchior nie umie doliczyć się swoich owiec. Wiesz coś na ten temat? Nie, nic nie wiem. Więc co się stało? Kilka owiec uciekło przed wilkami. Od tej pory nikt ich nie widział. Rozumiem. Zapewne, będę mógł ci pomóc. Kilka miesięcy temu, moje owce też uciekły przed wilkami, które podeszły zbyt blisko. Znalazłem jedną owcę na brzegu rzeki. Druga schowała się w pieczarze. Pieczarze. Tak. Tak dobrze się schowała, że ledwie można było ją zauważyć. Jeśli pójdziesz w stronę zamku, to musisz się trzymać prawej strony, a potem iść prosto, przed siebie. Z prawej strony zobaczysz wysokie wzgórze. Wejdź na nie, a znajdziesz pieczarę. Nigdy bym nie pomyślał, że owca jest zdolna wejść na takie wzgórze. Ale jeśli zwierzę się boi, to chyba wszystko jest możliwe. Dlatego na twoim miejscu sprawdziłbym, czy właśnie tam nie uciekła ta owca. Możliwe też, że uciekła po górskiej ścieżce, która biegnie przed zamkiem. Jeśli ruszysz tą drogą, to dotrzesz do mrocznego lasu. W takim wypadku, owca raczej będzie już martwa, bo ten las po prostu roi się od wilków. Dobrze. Zatem ruszam szukać tych owiec. Dziękuję ci za pomoc. Nie musisz dziękować. Mam nadzieję, że znajdziesz te owce. Co słychać? W sumie dobrze. Nie mam na co się skarżyć. Dobra, czyli jedna by była na skraju rzeki, rzeki, wody, rzeki było mowa. No, czy to jest postrzegane jako rzeka, to nie. O, jest Suzy. Nie sądziłam, że tutaj da się wejść w ogóle i przejść. Hej, ty. Chodź ze mną. Dobra, Suzy możemy mu podprowadzić, a reszty się poszuka. Biegniesz za mną? Biegniesz. Kurde, no powiem wam, że tutaj teren jest dosyć rozległy i będziemy musieli to miejsce przebadać trochę lepiej, trochę sprawniej. Na szczęście do tego gościa nie jest daleko, więc możemy z tą Suzy przejść. Gorzej będzie tamte owce prowadzić, bo one będą się trochę ociągać, znając życie, a ja wtedy będę musiała chodzić na pewno bez pierścienia prędkości. Dobra, ona za mną biegnie, więc w teorii mogę podbiec sobie do Melchiora i na nią zaczekać. No, owieczko, jesteśmy na miejscu. Biegnij z powrotem do swojego stada. Znalazłem jedną z twoich owiec. Tak? Gdzie to jest? Stała samotnie nad rzeką. Haha. To znaczy, że zdołała wymknąć się tym głodnym bestiom. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy szukać kolejnych. Uciekły cztery, tak? No dobra. Ale to myślę, że tak przy okazji będziemy to robić, bo jednak tutaj mamy spory teren do zbadania. Czy ja tutaj byłam? Czy to są te same schody, czy jednak nie te same, bo to jest istotne. Tutaj w sumie możemy... Tutaj też są wilki, więc możliwe, że jakaś owca tutaj będzie w okolicy. Czy ja tutaj byłam, czy nie byłam? Nie pamiętam niestety. Ha. Najlepiej będzie szukać z wyciągniętą bronią. Tu jest takie wzgórze. Myślicie, że tutaj mogła wejść jakaś owieczka? Możliwe, że... Że mogła. Zresztą tutaj jest pieczara też. Jest owieczka numer jeden. Jest Greta. Witam. Siemanko. Chodź ze mną. Dobra, tutaj już na pewno zdejmiemy pierścień, bo ona się zgubi, znając życie. Chodź ze mną. No i jeszcze nam zostały dwie owce, tak naprawdę. Pytanie, gdzie one poszły, nie? Idziesz za mną? Idziesz, widzicie, że ona troszeczkę nie nadrabia chodem, mimo że ja chodzę wolno. Także wypadałoby na nią chwilkę też poczekać. Odprowadzimy Gretę i pójdziemy dalej jeszcze pozwiedzać, bo jest co? Jest co zwiedzać jeszcze.
Dobra, Greta, chodź ze mną. Tylko się troszkę musisz, koleżanko, pospieszyć, wiesz? To jest dramat po prostu, ja nie wiem. Żeby owca tak wolno biegała, to ja nie rozumiem tego. No, owieczko, jest... Znalazłem jedną z twoich owiec. Widzę. Gdzie ją znalazłeś? W jaskini. Schowała się tam przed wilkami. Mądre zwierzę. Bardzo dobrze. Dobra. Powiem tak, możemy chyba na chwilę założyć znowu pierścień prędkości i pobiegać z nim. Czy ja się jeszcze będę skupiała na tych owcach? W sumie nie wiem. Tutaj było powiedziane, że jak wejdziemy na górę, to będzie jakaś ścieżka, nie? I tutaj była jakaś ścieżka do góry. Więc możliwe, że tutaj Gretę numer 2 znajdziemy. Znaczy tutaj w sumie są już buntownicy, ale... Kto wie, może się na przykład schowała tutaj z tyłu. No nie, nie schowała się. Natomiast mogłaby. Dobra, jesteśmy pod zamkiem. A czy ty nie widziałeś owcy? Nie przyszła może tutaj? Nie. Czy my coś mamy do zrobienia tutaj u gości? Chyba kompletnie niczego. Także możemy pochodzić dalej. Możemy jeszcze pójść w tę stronę. Możliwe, że jakaś owca uciekła gdzieś tu. Są wilki, także one mnie nakierowują tak jakby. No i tutaj jest już bardzo dużo tych wilków, więc chyba może być tak, że owieczki już nie będzie. Mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzać, bo aktualnie koszą u mnie za oknem przed blokiem trawę i boję się, że bardzo słychać to, że to robią, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie jest to przynajmniej upierdliwe. O nie, jedną zeżarły. Niedobrze. Bobby nie żyje. Jedna z owiec Melchiora została rozszarpana przez wilki. Cztery uciekły, tak? Tak, jeszcze jednej szukamy. O pytanie gdzie, bo nie widziałam. Możliwe, że się też gdzieś udało jej na przykład schować. To nie jest wykluczone. Tutaj jest też przejście właśnie, więc myślę, że możemy zaraz z niego skorzystać i zobaczyć. Tam się już wyżej nie pójdzie, nie. No to nie wiem, ewentualnie gdzieś przegapiłam jedną owcę, bo tak też może być. Także najwyżej potem ją znajdziemy, jakbyśmy jej nie znaleźli teraz nigdzie. Bo nie oszukujmy się, ale może być różnie. Ja sobie ogólnie i tak tutaj pobiegnę, bo potrzebuję się dostać do naszego tego. Do gościa tam na górze. Także możemy pobiegać i zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj się dzieje, czy nic kompletnie. Tu mamy tą wioskę i powiem Wam, że też będziemy musieli... Myślę, że sobie skorzystać jeszcze z tej wioski. Bo tam możliwe, że jeszcze coś zostawiliśmy i nie zrobiliśmy. Kurde, jednej owcy nie znalazłam. To mi się trochę nie podoba, bo powinna być tam, po tamtej stronie raczej. Wątpię, że udało jej się tutaj gdzieś przebiec. Ale kto wie, może faktycznie jej się udało. Ale tego nie wiem. Zobaczymy, czy tobie mogę powiedzieć o tych bandytach, że już ich nie ma. Możesz wrócić do wioski. Pozbyłem się bandytów. Naprawdę. A co z tymi, co osiedli w ruinach? Oni też już nie będą cię niepokoić. Na bandę Ortegi przyszedł kres. Wielkie dzięki. Niech Inos ci błogosławi. To ja powoli sobie pójdę. Dobra, i czy udręka z bandytami się zaliczyło, ale banda Ortegi chyba nie.
No w teorii żeśmy to zrobili, ale w praktyce zadanie się nie wykonało, bo w ruinach byliśmy przecież. O, sorry, bo ja miałam iść na górę. No nie wiem, mi się wydawało, że to już wszyscy, ale może gdzieś jeszcze są na przykład. Siemanko. Dziękuję za ostrzeżenie. Orkowie naprawdę szli twoim tropem. Tak. Ci dranie są gorsi od gończych psów. Pozbyłeś się ich? Pozbyłem. Doskonale. Więc na razie mogę tu zostać. Na długo. To zależy od tego, czy Aiden będzie miał dla mnie jakieś inne zadanie. Mam nadzieję, że nie wyśle mnie zaraz z powrotem do Manterii, albo i jeszcze dalej. W tej chwili nie zaszkodzi mi trochę odpoczynku. Dobra, no to tutaj też kwestik się zrobił tak naprawdę sam. Buntownicy Sparring. Muszę poradzić się tak z karawaną. Wieża strażnicza, orkowie. No nie wiem, zobaczymy. Teraz sobie zejdziemy i pójdziemy jeszcze tam niżej. Możemy sobie zwiększyć zasięg widzenia. Tak automatycznie się ustawia na ten taki bardzo malutki. Trochę szkoda, no ale trudno. Tutaj broń po orkach została. Tutaj jakieś rośliny nie zebrałam. Będziemy chodzić z bronią, bo może jakaś owca tutaj być jednak w okolicy. Powiem tak, przejdziemy się jeszcze raz tutaj. Bo kto wie, może coś ominęłam. Na przykład jakiegoś pojedynczego bandytę albo coś w tym stylu. Nie zaszkodzi chyba zerknąć. Znaczy nie wydaje mi się, no ale lepiej jest mieć pewność, że wszystko, co miało być załatwione, to jest załatwione. Ja już nawet nie pamiętam, dokąd ta droga w sumie mnie zaprowadzała. A, do wioski idziemy od dupy strony, dobra. Ma to sens. No dobra. Jeszcze sobie przejdziemy tutaj na dole, zobaczyć, czy na pewno wszystko wzięte. Chyba tak, bo tak widzę, że już za dużo miejsc do zwiedzenia to nie mamy i za dużo punktów odniesienia. Tutaj byłam już, nie? Tak. Byliśmy, bo tutaj były te konsacze. No to teraz jeszcze tylko nam zostało przez wioskę się przejść i zobaczyć dalej, czy coś jest, czy niczego nie ma. Możemy już schować chyba broń. No nie wiem, zobaczymy. Gdzie mnie to jeszcze podprowadzi na przykład? Tutaj mieliśmy tą ścieżkę. No sporo jest tych miejsc do odwiedzenia, sporo. Tu schodzimy. No i teraz tak, cała jeszcze ta strona do zbadania jest. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. Tu możemy wejść gdzieś na górę. O, tu nas nie było jeszcze, dobra. Nieładnie. Ała, o Jezusie. Kto to przeżyje w ogóle?
Tak, przeżyłam, ale dostałam bardzo mocnego kopa w dupę. Okej. Tutaj nas na pewno nie było po tej stronie. Ten zębacz to chyba oberwał od tego drzewca jeszcze, wiecie? Bo tak poleciał daleko. No chodź. No ale zbierz z tego... Halo, no dziękuję. Więcej smoczych zębaczy. Dobra, tutaj na pewno nas gdzieś zaprowadzi ta droga. Tam co jest? Tam był jakiś przeciwnik. Już mi go nie podświetla. Podświetla mi go jednak. Smoczy zębacz. No dobra, no to teraz pytanie, gdzie? Gdzie my jesteśmy na mapie? Tutaj jesteśmy. Dobra, czyli tak jakbyśmy szli w pole bitwy, ale od innej... Tam jest przejście. Tylko pytanie, czy tam jest ślepe przejście, czy nie? Nie, już widzę, że nie. Kolejne punkty nauki. Tam na górę da się wejść całkowicie. Powiem wam, że niedobrze, bo jak tych przejść jest tak dużo, to potem jest problem się odnaleźć, gdzie się idzie w ogóle. Na szczęście tu jest ślepy zaułek, ale tam są jeszcze te ruiny i pytanie, jakby tam zejść. Ej, tam jest przejście normalnie dołem. A nie, bo myśmy tam byli w tych ruinach. Dobra. Przez chwilę nie zakodowałam, że przecież to jest to miejsce, gdzie nawet przed chwilą byłam się upewnić, czy wszystko zebrane i tak dalej. Jest drzewiec, więc... Więc już trudno. Niestety zdążył mnie zauważyć, zanim... zmieniłam broń. No i tu jest ślepy zaułek. Czyli bądź co bądź i tak idziemy tędy. Na tą wielgachną górę. Kurde, no, teren jest duży. Tam już jest ta wieża strażnicza. Dobra, gryfy to tam... To tam git. No i teraz też tak, górę albo ten. Albo tam na wprost. Kurde, to są wszędzie jakieś takie ścieżki. Powiem szczerze, że mi się to za bardzo nie podoba, bo... Można iść tak naprawdę wszędzie. Dobra, podejdziemy tutaj bliżej. Tu jest jakiś krąg kamienny. Ajajaj. O, jeszcze ogar przyszedł mi się przypałętać. Zrobimy tak. Wystrzelamy sobie je, żeby mnie nie denerwowały. O, to wygląda dosyć interesująco. Co ciekawe, oprócz przeciwników nic tu nie ma. No ciekawa jestem, czy zejdziemy na przykład, wiecie... Tu jest jakiś skarb, co to jest na dole? Jadowite pająki. Okej, platformy się zaczynają. W porządku. Niedobrze, bo... Ale poczekaj, dobra? Proszę cię.
No, będzie dużo szybciej. Bardzo dużo. Ojej, tutaj są króliczki. Siemka. Pytanie, czy ja tam mam zejść jakoś tak. Nie wiem, w bardziej. Sposób, że po prostu zeskoczyć, czy gra mnie zaprowadzi tam na dół. O, świerszcza pokrzywa. Szczaw królewski. Ognisty korzeń. Dobra, tam trzeba zeskoczyć, ewentualnie przejść inną jakąś drogą. Myślę, że możemy przetestować skok. Okej, tam jest kamień, czyli tam po prostu chyba trzeba zeskoczyć. No i potem się wspiąć, jak już. Okej, no niestety spadłam tak trochę mało fortunnie. Na szczęście to nie są przeciwnicy, którzy wymagają dużo zamartwiania się. A, czy to jest ten łup... Tak, to jest łup tego, Ortegi albo raczej Ramireza. Dobra, to fajnie. To dobrze, że to mamy. To spoko, to teraz możemy już bezpiecznie iść w drugą stronę. Dobra, ten kamienny krąg nic sobą nie manifestuje. Ale będę miała odcinków do montowania dla Was, kurczę. I tak dobrze, że nie wyrzucam teraz odcinków codziennie, bo bym nie dała chyba rady. No i teraz tak, możemy iść na górę, albo... Nie no, musimy iść na górę, nie mamy już innej drogi. Okej. To jest easter egg? Czy nie? Nie mam pojęcia. Wygląda to trochę jak easter egg. O cholera jasna. Co to jest za bydle? Prazębacz. No prasmoka biliśmy, ale prazębacza nie. Mam flashbacki z tego. O, to jest słabe dziadostwo. Co ty masz? 5 fiolek smoczej krwi! Ja pierdzielę, niemożliwe. Ej, zajebiście. Co tutaj pisze? Pirate? Pirate? Że piraci? Nie, to jest dłuższy napis. A to co jest za dziadostwo? To jest to samo? Też prazębacz? Tak. To jest takie poletko. Dobra, jak pokonamy te dziadostwa, to sobie przeczytamy, co tutaj... Jezu, ile ich tu jest? I co, każdy mi da 5 fiolek smoczej krwi? A ja marudziłam, że to będzie takie trudne do znalezienia. Zaraz sobie przeczytamy, co tutaj pisze. Ale one są paskudne, nie? Takie naprawdę parszywe dziadostwo. Czego ich jest aż tyle tutaj? Tu jest naprawdę dłuższy napis. Dobra, easter egg to raczej nie jest, ale... Nie wiem jak to... Jezus, no co ja będę miała nagle 50 fiolek? A to smoków nie ma w tej grze, że ja mam się bić z jakimiś prasmokami tylko? Myślałam, że będą smoki w tym modzie normalnie. Wychodzi na to, że nie. Kurde, nie? Dobra, nieźle. To miejsce jest pełne stałych roślin i pełne tych prasmoków.
Tam się da wejść wyżej. No, ty tu się jeszcze da chodzić normalnie. Ja nie mogę. Gdzie ja jestem w ogóle? No na jakimś totalnym wygwizdowie dolnym. Nie, zaraz. Ale to znaczy, że dzisiaj możemy zrobić lepszą broń. Ale odczytajmy, co tutaj pisze. Bial. Co to? Biack? Okej. Okay. Biack. Pirate? Co? W sensie nie wiem, czy ja czytać nie umiem. Ale to jest tak ewidentnie. Mamy literę. To jest L chyba, nie I. Black. Black Pirate. Czarny pirat, tak jakby pisze. No, smoczy korzeń. Kurde, ale ten teren jest duży i co ja mam tutaj jakby... W którą stronę mam iść? Kurde, ej, no nie wierzę, że jesteśmy w takim... miejscu. Nie spodziewałam się, że dzisiaj dotrzemy w takie jakieś dziwne rejony. Tutaj idziemy w stronę tej starej chaty. To myślę, że najpierw tutaj, bo podejrzewam, że gra nas nie wyprowadzi nigdzie. Wiecie, podejrzewam, że tutaj wszędzie będą smocze za... Smocze. Dobra, jestem. Ślepe zaułki. Ja już o smokach za dużo myślę, nie? To miejsce jest ewidentnie pełne różnych stałych roślin i... No te prasmoki to mi rozwaliły mózg, po prostu wam powiem. A ty skąd się wziąłeś? Ten się zbagował w drzewie. No, a z tych kąsaczy to tylko mięso leci. I to jeszcze tak po dwie sztuki. O kurde, czarny troll. Dzień dobry. Czarny troll, tak po prostu. Bardzo chętnie do niego zejdę. Widzę, że on pilnuje bardzo dużo stałych roślin chyba. Okej, ma trochę lepszą ochronę. Słoneczny aloes. Wszędzie. No i tam jest chata. I tędy nie ma już żadnego zejścia, więc jeszcze sobie pójdziemy w drugą stronę. I później myślę, że możemy się na swobodnie przeteleportować do tego. Jak to się nazywa? Pod tą wieżę strażniczą. Wydaje mi się, że dzisiaj tam nie zrobimy rozróby. Ewentualnie od razu na Albatrosa. Czarny pirat. Co może to oznaczać, czarny pirat? Znaczy nie wiem, czy to cokolwiek oznacza, ale... Ej, tam na drugą stronę też da się dostać, tylko... Pewnie tam naokoło, nie? Kurde, ja nie wiem, przesadzili trochę z wielkością tego wszystkiego. Trochę na pewno. Trafimy? Z takiej odległości może być problem chyba. Kurde, jak tam przejść na drugą stronę? Nie mam pojęcia. No i jak się tam przedostać? Ja się trochę boję do tej rzeki wchodzić, bo go na mnie zepchnie. Gorzej, że chyba właśnie o to chodzi. Że innej drogi to tutaj nie ma za bardzo. Albo jest i właśnie ginę. No, bo spadniemy prosto
Z wodą. O kurde. Dobra, jeszcze żyję. Jeszcze. O kur. Okej. Jak ja mam tam wejść? Ojej, oj. O ja pierdzielę, nie! Ajajaj, aj, ale spadnę, glebnę się. O Jezus. Gdzie jestem? Nie no, jesteśmy tutaj, ale tam nie było wejścia na górę. Gdzie ja zrobiłam save'a? Bo nie chcę się wczytywać, żeby za dużo postępu stracić. Okej, przed wskoczeniem do tej rzeki. No nie wiem, czy tam się pchać, gdzie mnie nie chcą. A może byśmy tam sprawdzili, czy tam jest coś wartościowego w ogóle. Przede wszystkim, bo jak nie, to tam nawet się nie będę pchała. Ej no, aha, tędy chyba się da wejść, nie? Nie, to jest to koryto. Po tych skałach na upartego by wlazł gdzieś tam, ale... Olewamy sprawę. Idziemy sobie zrobić nowy miecz. Od razu, z buta, na albatrosa. Pokład albatrosa. Idziemy się nauczyć tego miecza, bo się nie nauczyłam i idziemy go zrobić. Też wam wreszcie jakby pokażę, że nie ma dużej różnicy faktycznie. Chcę wiedzieć, jaką... Magiczne. Magiczne ostrze na smoki. I teraz tak. Najpierw rozgrzejemy sobie stal, bo nie wiem, czy mam rozgrzaną. I teraz lecimy. Broń z rudy. Magiczne ostrze na smoki. Studzimy. I ostrzymy od razu. I teraz tak, tak się to prezentuje. Różnica jest w sumie... Na razie nie ma różnicy, bo jeszcze musimy zatruć. Tak mi się teraz przypomniało. Wulfias niestety akurat korzysta ze stołu. Możliwe, że trzeba będzie się przekimać do rana i on wtedy nie powinien już tutaj korzystać, a przy okazji i tak się robi ciemno, więc dla nas to będzie dobrze. Także zaostrzymy tą broń i wam pokażę w sumie, jak ta broń się będzie prezentować. Odpocznij do następnego rana. On jak na złość tutaj oczywiście stoi. Możesz zająć się czymś innym, proszę cię. Daj mi to. Nie. Dobra, to zrobimy tak, że się tepniemy do obozowiska tych buntowników, bo tam z tego co kojarzę był stół. Ewentualnie był u druidów też stół. Bo ja już niestety nie pamiętam dokładnie, ale chyba u druidów był ten stół jednak. Także leśny obóz w Myrtanie. No i tutaj tych stołów było trochę. I teraz mamy tak, to nie, wróć. Zatruj ostrze. Magiczne ostrze na smoki. To była ta broń? Chyba tak. No i teraz wam pokażę porównanie. To jest nasza broń, a to jest ta broń. Ona, jak widzicie, ma tylko różnicę obrażeń i wymaga po prostu więcej siły. Nawet długość ma tą samą. Ale to jest aktualnie najlepsza broń, którą możemy mieć na stanie. Dobra, zostało nam jeszcze trochę czasu. Tych owiec nie znalazłam. To mnie trochę niepokoi, bo wydawało mi się, że byliśmy już kompletnie wszędzie, jeżeli chodzi o te owce, no a nie widziałam ich.
Na obozowisku buntowników Faring. Najlepiej by było tutaj szukać. No ale ta owca. Gdzie jeszcze może być owca, no? Dwie znaleźliśmy, jedna była martwa. Tu byliśmy po tą owcę. Ja wiem, że mogę sprawdzić w poradniku, jak jej nie znajdziemy, to po prostu sprawdzę. Ale na razie bym chciała spróbować ją jednak namierzyć. Tylko widzę, że może być problem. A wiecie co, spróbujmy jeszcze tutaj iść, bo... To wygląda, jakby tutaj właśnie dało się chodzić po tej stronie jeszcze. Znaczy tutaj na pewno jej nie będzie, bo ona nie umie pływać, ale... Ogólnie jakieś rzeczy tutaj są. Coś tutaj jest. Co to za mikstura? Esencja zwykła. No ale mamy. A tam na drugą stronę, no to tak jak mówię, no... Obóz w lesie, wieża strażnicza, obóz bandytów. A, tam jest obóz Czyli pewnie banda Ortegi, to chodzi o tamten obóz też, żeby go wyeliminować. Zabłąkane owce. No ja nie mam pojęcia, kurna, no. Żeby owce mi tak zginęły, to ja nie rozumiem. Jednej owcy mi brakuje dosłownie. Znalazłem jedną z twoich owiec. Gdzie? Jest martwa. Rozszarpały ją wilki. Cholera. A gdzie została rozszarpana przez wilki? W górach, a konkretnie w ciemnym lesie. Jeśli chcesz, zaprowadzę cię tam, abyś mógł się sam przekonać. Nie, dziękuję. Wierzę ci. Pamiętam, jak owca biegła w tamtym kierunku i goniło ją kilka wilków. Przeklęte wilki. No i niestety właśnie tej jednej owieczki jeszcze nie mamy. Chyba, że się okaże, że ona nagle jest na przykład tutaj gdzieś przy domu. Bo bym się nie zdziwiła, jakby uciekła gdzieś. Nie, bo to już jest stado typowo. Więc raczej odpada. Też nie znalazłam tej karawany orków, która miała niby być w lesie. I nie wiem, czy to znaczy, że w złym lesie szukałam, czy... Czy nie wiem co. Tutaj już nic nie ma, tu jest tylko ten nasz pastuszek. I on ma tylko swoje owce, chyba że uciekła za jego chałupę. Raczej nie. Buntownicy też nie widzieli owcy, także na razie. Temat owcy jest no, pustym tematem. Tu byłam w tym lesie, nie? Byliśmy, robiliśmy wszystko. Chyba już więcej nie mogę tutaj zdziałać. To był ten las, gdzie ją rozszarpały? Możliwe. Nie, to był z tą skarpą, dobra. Zagmatwałam się. Wiecie, co robimy? Idziemy na ten, w okolicy wieży strażniczej. No i tutaj. Tutaj raczej owca żadna nie uciekła w tę stronę, ale... Ale możemy tutaj poszperać. No i tak jak myślała... Nie, nie, nie spadaj. No tam jest właśnie tamto, to, gdzie byliśmy w sumie przed chwilą. Miałam powiedzieć, żebyśmy sobie poszli zrobić broń, ale przecież już ją zrobiliśmy. Zapomniałam. Może tu się gdzieś przypałętała ta owca. No ale nie, tak by daleko poleciała? Nie wydaje mi się. Chociaż w sumie... W sumie, kto wie, tu byłam na górze? Bo ja już zaćmienie mam trochę. Tak, byłam przecież przed chwilą.
Ajajaj, dobra, nieważne. Tam żeśmy przecież znaleźli te... no, cholerstwa. Różnego typu. Nie pozostaje nam nic innego. Albo przejść przez most na drugą stronę. Czyli w tamte okolice. Albo wyzwolić wieżę strażniczą. No i myślę, że wyzwolenie wieży to będzie dobry punkt odniesienia. Ajajaj, dostałam. Zapraszam. Okej, nic nawet nie wyrzucił ten tyn. O nie, jest szaman z tchnieniem. Także trzeba by było tutaj trochę ostrożniej chyba zadziałać. Cicho bądź. No. Niestety dostałam tym tchnieniem. Tak łatwo nie ma. Okej, ten se spadł. O kurde, hej. Nie, bo tamto będzie do mnie strzelał. Dobranoc. Pułkownik. Tam się na górze też gościu piekli jeszcze. Chwilkę się jeszcze tam będzie musiał sam ze sobą zabawić. Czysta kartka, 20 sztuk. Ten ork to chyba tak jakoś... Albo oni tam tańczą na górze. Dobra. Ma to trochę już więcej sensu dla mnie. Oła, dostałam. Dobra, ale to nie są wszyscy... Zamknięta skrzynia z ru... O! Dobra, to się przyda. Nie, bagu się o ten. Święty Kat Guntrama, nordmarski pancerz. Pocieszy Lorda Baldwina, co to za broń? Święty Kat Guntrama, on po zatruciu byłby lepszy od tej broni. Chociaż mógłby być taki sam, bo ona miała 195 w sumie. Dobra, czyli faktycznie wzięli sobie to jako łup. Tam na górze już nic nie zostało, ale mamy pancerz nordomarski. To się na pewno przyda. Zostało mi 5 tych naboi do muszkietu. Ale teraz tak, pancerz. Nordomarski pancerz. Tak wygląda. Po ulepszeniu może być podobny do tej zbroi rycerskiej, także to na pewno na plus. To się akurat na pewno przyda, bo będzie zimno w Nordmarze, więc już się nie musimy tym martwić, że zamarzniemy na kość. Totalną, no bo już się to nie wydarzy. Kolejne szczawy królewskie gra mi daje. W bardzo dużej ilości. Także wydaje mi się, że będzie wydawany w życie głównie, przede wszystkim. Skóra szablozęba. Rozdrabniacz. To co, biegniemy w sumie dalej. Widzę, że tutaj dalej też są orkowie.
Oła. No i tutaj... W teorii już ich nie ma w tej wieży? No, wybiliśmy wszystkich, tylko nie dostałam żadnego wpisu. Ale może nie muszę mieć wpisu? Nie wiem, idziemy do buntowników ich poinformować. I pójdziemy też do Baldwina z tą bronią może najpierw. Znalazłem miecz twojego syna. Co? Byłeś na polu bitwy w pobliżu Fern? Tak. Oto miecz. Nie, zatrzymaj go sobie. Pomimo tego, że jest bardzo cenny, nie przyniósł mojemu synowi niczego dobrego. Może tobie przyniesie więcej pożytku. Dobra, tak tylko, żeby zakończyć. Kurde, a ci orkowie, co ja miałam ich zabić dla tych buntowników, to ja nie wiem, gdzie są. Kto mi zlecił tą wieżę strażniczą? No, Aidan, no to do Aidana. Możliwe, że zaatakują nas orkowie i dlatego to zadanie się na razie nie rusza. Hej, ty. Zdobyłem wieżę. Nie wierzę. Ahaha. Przypuszczam, że znalazłeś w niej wiele cennych rzeczy. Chciałbym jednak również cię wynagrodzić. Weź trochę złota. Uratowałeś nas przed poważnym niebezpieczeństwem. Co z tą karawaną? Dokładnie przeszukać cały las, no ale ja już byłam w całym lesie, do cholery jasnej, no. Chyba, że chodzi o ten obóz w lesie, to żeśmy tam jeszcze nie byli faktycznie. I pewnie właśnie o to chodzi. Bo te takie rzeczy są najczęściej porozmieszczane właśnie na mapie celowo, która jest godzina w grze, 12. To wypijmy miksturkę i będziemy ruszać dalej w drogę. No ale już w kolejnym odcinku, moi drodzy. Zobaczymy jeszcze tylko dziennik szybko. Orkowie w Vanguardzie. To na razie odpada. Ja sobie zobaczę, gdzie jest zabłąkana owca ostatnia. Bo jej nie mogę znaleźć. No i... Spróbujemy pozbyć się tych orków w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dlatego myślę, że zaczniemy od tych orków, bo z tymi owcami to się tam jakoś bardzo nie spieszy. Także do wieży strażniczej i my, moi drodzy, w kolejnym odcinku ruszymy przez ten most na drugą stronę. Ja już sobie tutaj podejdę. Ruszymy tutaj. To miejsce widzieliśmy też z innej strony, także tutaj będziemy, moi drodzy, już startować. No i co? Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę go dla Was montować, lecę sobie nagrać kolejny odcinek na zapas i co? I do kolejnych filmów. Cześć!